Cześć, nazywam się Piotr Kowal, jestem agentem nieruchomości. Jestem dzisiaj w miejscowości Brodła, gmina Alwernia. Pokażę Wam działkę 24 ary. Działka ma przeznaczenie MNU, czyli mieszkaniowo-usługowe. Położona jest przy ulicy Krzeszowickiej. Już pokażę dalej. Tutaj w prawo do ulicy, do drogi relacji Kraków-Alwernia mamy jakieś o 250 metrów z tego miejsca. Tutaj przez zalas, przez piękne zalesione tereny, aż do Tenczynka droga prowadzi. Działka jest oddzielona tymi oto krzewami od drogi. Tak to tutaj wygląda. Jest pas drzew, także działka generalnie jest powyżej drogi. Tutaj jest wjazd, wejdziemy. Tak jak mówiłem, działka ma 24 ary, jest no praktycznie równa, prawie płaska. Ja przejdę na środek bardziej działki i zaraz wracam. Jesteśmy na środku działki. Tutaj jest wjazd. Tam dalej domków nie będę filmował, bo nie wypada. Za tymi drzewami poniżej jest droga dojazdowa. Działka jest na tyle wysoko położona, że nie wiem, spróbuję to zbliżyć, ale ja z tego miejsca na pewno widzę Babią Górę. Spróbuję to zbliżyć. Natomiast z tarasu domu, który tutaj powstanie, to na pewno będzie te góry widać. Tam też. No na zbliżeniu troszkę się to trzęsie, ale możecie mi wierzyć, że to bardzo ładnie widać. O, tam jest Babia Góra. Działka ma wymiary 80 metrów długości, 30 bodajże chyba jeden, a może troszkę więcej szerokości. Energia elektryczna na działce, woda, gaz. Również kanalizacji tutaj nie ma. Widzicie, jest bardzo ciche, spokojne miejsce. Przejdę na drugi koniec działki, żeby pokazać Wam to z drugiej strony. O, jesteśmy teraz na drugim południowym końcu działki. Tak jak mówiłem, działka praktycznie płaska. Bardzo niewielkie nachylenie, równa. Droga oddzielona tymi krzewami. Ja tam się odwrócę. O, tam dalej jest droga właśnie relacji Kraków-Alwernia, także działka jest bardzo dobrze skomunikowana. No, działka nadaje się tak generalnie, albo na budowę całkiem sporego domu, nawet z basenem, z wolnostojącym garażem, bo jest wystarczająco na tyle miejsca. Można ją podzielić na dwie mniejsze, około 12 arów i dwa domki wybudować. Ewentualnie ze względu na przeznaczenie terenu, które jest mieszkaniowo-usługowe, dopuszczona jest na przykład budowa tej jakichś obiektów, małych obiektów handlowo-usługowych. Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta, zapraszam do kontaktu. Cokolwiek, jeżeli potrzebujesz załatwić na małopolskim rynku nieruchomości, również zapraszam do kontaktu. Jeszcze ostatni rzut oka na działkę. Do usłyszenia.